Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. Dzisiaj tematem jest bielenie drzewek. Zadawaliście mi dosyć dużo pytań na przestrzeni paru lat, dlaczego ja tego zabiegu nie wykonuję, dlaczego nigdy w Szumileśnym Ogrodzie żadne drzewko owocowe nie zostało pomalowane wapnem, no bo na tym to polega, że roztwór wapna i wody robimy i malujemy głównie pień, no bo ciężko każdą gałązkę. Więc dzisiaj, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, specjalnie dla Was kupiłem wapno, bo kupowałem coś innego, brakło mi tam do przesyłki darmowej, mówię, przeglądam te aukcję tego sprzedawcy, patrzę, o, jest jakiś tam nawóz do borówek, który mi się przyda, jest wapno, mówię, zrobię specjalnie dla Was odcinek w tym roku, pobielę te drzewka i być może to będzie ostatni mój raz, jeszcze nie wiem, zobaczymy, czy będzie mi się chciało na przyszłe lata to robić, ale żeby móc Wam powiedzieć, czemu ja tego nie robię, to muszę najpierw powiedzieć, co to jest w ogóle to bielenie drzewek, po co jest, kiedy się je wykonuje i tak dalej. Otóż bielenie drzewek ma za zadanie kilka właściwie zadań. Dla mnie jedno z nich jest totalnie najważniejsze i ja jestem przed nim tutaj troszeczkę chroniony, co widzicie, bo drzewko jest w cieniu. Ja jestem na chwilę tylko na słońcu, ale za chwilę też będę w cieniu. Jest jedna najważniejsza rzecz, do której zaraz przejdę, a wcześniej wymienię właściwie trzy, które sami uznacie, co jest dla Was ważne, bo dla mnie te argumenty są takie, że trochę tak, trochę nie przesadzajmy, nie? Czyli tak, malujemy drzewko na ten biały kolor wapnem. Pierwszy argument, jaki znalazłem, taki najmniej ważny, co mogę Wam podać, jak dla mnie, to jest to, że ładniej wygląda sad. Że jest to wszystko tak elegancko, na biało pomalowane, względy estetyczne. Powiem szczerze, dla mnie ten argument jest taki najmniej istotny i właściwie zależy też, czy ktoś lubi takie ingerencje człowieka w sad i wtedy mamy niby ładnie, czy też jednak woli tak naturalnie, tak? To jest najmniej istotny argument, pomijmy go, to już wedle woli, kto tam co lubi. Drugi argument to walka ze szkodnikami i z roślinnymi i ze szkodnikami zwierzęcymi, że tak powiem. Otóż możecie tutaj zaobserwować na korze takie porosty. Ja Wam pewne zbliżenia będę też robił, bo nie jestem w stanie tak nagrywać i gadać jednocześnie super. Takie porosty na korze. Malując wapnem jesteśmy w stanie je ukatrupić, dlatego że wapno jest generalnie żrące. Oczywiście warto używać takiego typowego ogrodniczego, a nie jakiegoś tam budowlanego, hydratyzowanego na przykład, bo te wapna są w ogóle różne troszeczkę. No i żeby też nie przesadzić z jakimś tam, którym można by było na przykład zbyt mocno popalić, ale ma to odczyn zasadowy. To wapno, które ja tutaj mam, jest, ja nie będę reklamował, ale to był po prostu proszek, który się tu wsypało i no i tyle. I to ma zasadowy odczyn, jest takie żrące. Może te porosty nam tutaj zlikwidować przez to, że jest właśnie żrące i przez to, że na przykład utrudni wchłanianie wody do tych porostów. Może je ukatrupić. Natomiast te porosty są wynikiem braku odżywiania drzewka. Drzewko, które będzie tutaj musiało konkurować z jakimiś roślinami, trawa to jest najmniejszy problem. Gorzej, jeżeli są rośliny, które sięgają głęboko korzeniami i jest tutaj obrośnięte wszystko. Do tego ziemia jest jak u mnie piątej klasy, piasek nienawożona. To drzewko ma konkurencję i słabe nawożenie. Po prostu przestaje dobrze rosnąć na takich elementach kory, po prostu zaczynają rosnąć porosty, bo ta kora aż tak bardzo się nie łuszczy, żeby odpadała, natomiast łuszczy się tylko troszeczkę, że gdzieniegdzie mogą te porosty, że tak powiem, się zakotwiczyć. Natomiast można w ten sposób uznać, że to jest walka z jakimiś tam szkodnikami typu roślinnego, że tak powiem, ale te porosty tak naprawdę samemu drzewku nie robią jakiejś większej szkody. Jeżeli chodzi o szkodniki typu na przykład mszycel, ale no też szereg innych szkodników drzewek, to też może takie wapno pomóc, ale niekoniecznie musi, dlatego że dużo szkodników zimuje gdzieś tutaj w glebie, a niekoniecznie w korze. Natomiast w
drzewkach. Pod korą rzeczywiście mogą też zimować różnego rodzaju stworki. Już tak uogólniając, bo już żeby nie przedłużać filmu, jeżeli pomalujemy takie drzewko roztworem wapnia, spadnie na przykład deszcz i troszeczkę tego wymyje i w te szczeliny powtyka się to wapno, jest szansa, że wyżre też nam te szkodniki, no i zapobiegnie ich późniejszemu też wchodzeniu pod tę korę, tak? To by trzeba było robić regularnie, to malowanie, do czego też jeszcze przejdę a propos terminów. No widzicie, już jestem właściwie w cieniu, a chwilę pogadałem. I jest to jakiś argument, że rzeczywiście chroni przed różnego rodzaju szkodnikami, ale też bez przesady dużo szkodników jest takich, które po prostu na przykład mszyce gdzieś mogą siedzieć pod jakimś mchem, one wyjdą i po prostu przefruną sobie na to drzewko, te skrzydlate osobniki i też no, nie zapobiegniemy temu, żeby zostało ono zaatakowane przez mszyce, także trzeba to mieć na uwadze, ale też mówię, tak się bardzo, bardzo nie podniecać, dlatego nie uznaję tego jako najważniejszego argumentu. Drugi taki mniej więcej ważny, jak i to zapobieganie szkodnikom, argument jest zapobieganie pękaniu kory. To znaczy, jeżeli mamy taki dzień jak dziś, ale byłoby trochę cieplej, natomiast jest słoneczny i na przykład mamy, nie wiem, 10 stopni na plusie, do tego jeszcze słońce. Słońce nam ogrzeje mocno ciemny pień, nagrzeje nam się drzewko, nawet przez któryś dzień i zacznie już w nim płynąć sok, bo drzewko się obudzi, będzie myślało, że to już czas wiosenny. Zaczyna płynąć pod korą ten sok, a w nocy przyjdzie zimniejszy front i nam po prostu złapie minus 5, może się okazać, że tutaj na brzegu po prostu zamarza nam ten płyn cały, ten sok i drzewko zaczyna pękać, ma takie specyficzne spękania, no a wszelkiego rodzaju spękania, no to jest droga dla właśnie szkodników, droga dla różnych bakterii, grzybów, wirusów, no tak jak i na skórze, tak, jak mamy ranę, to możemy czegoś się tam spodziewać, natomiast tego argumentu też nie uznaję za najważniejszy, dlatego że drzewko ma zdolność jakiejś tam samoleczenia, samoregeneracji i też bez przesady, żeby się robiły znowu jakieś takie wielkie spękania u nas. Rzadko kiedy jest tak, żeby rzeczywiście dowaliło tak mocno słońce, a potem ekstra ścisnął mróz, więc jest to argument, na pewno, ale ja osobiście nie uznaję go za najważniejszy, ponieważ dla mnie najważniejszy argument, do którego już przechodzę, to jest taka no, kłamliwa informacja, że już jest wiosna i że trzeba ruszyć z wegetacją, że zaczynają płynąć soki, drzewko pękają pąki, zaczynają rosnąć liście, kwiaty i to jest za szybko i później przychodzi jeszcze na przykład w kwietniu czy w maju mróz i mamy po zbiorach wszelkiego typu, bo przemarzają czy to już nawet zawiązki owoców, albo kwiaty. Drzewo jest w tym momencie bardzo osłabione, zdezorientowane, musi nadgonić później, no tyle tylko, że w sezonie jak już nadgoni, no to troszeczkę urośnie, może więcej niż jakby wydawało owoce, ale po prostu no, może się okazać, że nam osłabnie też drzewko, bo przemarzną jej właśnie kwiaty, nawet mogą przemarznąć liście gdzie niegdzie, jeżeli jest rzeczywiście bardzo nagle zimno, a wcześniej było, nie wiem, przez tydzień czasu, ostatnio mamy takie zimy właśnie, że niby jest zimno, a potem przychodzi tydzień taki, że jest plus 10 stopni praktycznie każdego dnia, słońce wtedy wychodzi, dzisiaj ma być chyba plus 7 maksymalnie, teraz troszkę jeszcze jest zimniej, no ale zbyt szybko nam rusza i możemy co roku to drzewko tak lekko osłabiać i do tego jeszcze siebie osłabiać i się wkurzać mocno, że po prostu nie mamy żadnych owoców, bo nam za każdym razem kwiaty przemrozi albo zawiązki owoców. Miałem tu jeden rok taki, że faktycznie no, bielenie nie pomogłoby u mnie, już do tego przechodzę, dlaczego ja tego nie robię, dopiero teraz pierwszy raz. Bielenie by nie pomogło, ale miałem taki rok, że już mi owoce zaczęły nawet rosnąć, już były zawiązki i przyszedł dzień jeden, jedna noc, że przemarzło i koniec. Dlaczego ja do tej pory tego nie robiłem? Moi drodzy, ja mam ogród w cieniu. U mnie na wiosnę słońce jest bardzo nisko. W tej chwili mamy godzinę 12. Zobaczcie, to jest ciemno. Słońce jest najwyżej w tej chwili.
położenie w ciągu dnia i ona jest za drzewami. Ja mam wszędzie las, od wschodu, od południa, od zachodu, więc u mnie to słońce nie wychodzi ponad drzewa, nie ogrzewa tych drzew i jedynie tak jak przed sekundą widzieliście, jak zaczynałem nagrywać, że pomiędzy drzewami tam jest jakaś luka 2 metry, akurat tutaj droga jest, to tak troszeczkę jest tego, to zaczyna troszeczkę działać na to drzewko, więc ja generalnie nie muszę się tak bardzo obawiać, jak ktoś, kto ma rzeczywiście na słoneczku dzisiejszy dzień, kiedy jest plus 7, powiedzmy, ma być, no jeszcze tam teraz to plus 4 chyba jest, ale jeżeli ma być plus 7 i komuś od samego rana do wieczora to słoneczko, no krótki dzień, ale cały czas jeszcze no, świeci mu to słońce, no to niestety możemy się spodziewać, że będą te spękania kory, że będą drzewa zbyt szybko startować. I właśnie dlatego maluje się po prostu wapnem. Można wziąć sobie taki porządny pędzel, nie bawić się w jakieś małe pędzelki. Kupujemy sobie wapno ogrodnicze, rozwadniamy, nie musimy czytać do końca instrukcji, znaczy warto przeczytać instrukcję na każdym produkcie, ale jednak trzeba trochę myśleć samemu, dlatego że tutaj mi napisali na worku, że mam wlać 2 litry wody, no to już się ucieszyłem, że są ilości, mówię, to dobrze, no tylko nie napisali, ile mam wapna wsypać, więc to już jest bez sensu, zwłaszcza, że napisali, że ma być do konsystencji bardzo gęstej śmietany. Bardzo gęsta śmietana to jest taka u mnie w domu, jak pójdę do lodówki i wezmę tę śmietanę, jak wbiję ten nóż, to on tak zostanie. To jest bez sensu, bo czymś takim nie pomalujemy. Robimy sobie coś takiego rozwodnionego i po prostu, no tam, żeby się nie pochlapać, ale porządnie smarujemy. Można wziąć mniejszy pędzel, ale no, żeby to w miarę szybko szło, tak? Teraz to jest przezroczyste, to nie będzie tak bardzo widoczne. Ja będę malował tu i jeszcze, jeżeli tu nie połamie jakiś gałązek, to jeszcze tutaj się staram pomalować troszeczkę wyżej. Może inny pędzel sobie przyniosę. To jak wyschnie, będzie bielsze po prostu, nawet może podczas mojego gadania troszeczkę się wybieli. Można to zrobić dwa razy. No i teraz a propos jeszcze tego, kiedy to robić, bo wiecie, ludzie to tak przybiorą jakiś jeden temat, znaczy jedną wersję i się tak tego trzymają i jak zwykle w internecie jest pełno porad, że to jest ostateczny termin, wtedy nie wolno, ale wtedy wolno i tak dalej. A ja bym chciał, żebyśmy trochę głowy też używali, a nie tylko oczu, że przeczytałem i już wiem, albo usłyszałem, to już wiem. Trzeba trochę się dostosować. Ja na przykład miałem to bielenie robić w grudniu. Bo tak jest najczęściej polecane, że grudzień to już ostateczny termin, niektórzy to już nawet we wrześniu chcą malować, co jest moim zdaniem kompletnie bez sensu, ale grudzień, ostateczny termin, przed chwilą czytałem jakiś artykuł, było tak napisane. Niektórzy jeszcze mówią o tym, że ewentualnie 2 pierwsze tygodnie stycznia na przykład, a mamy już luty i ja to będę robił. Dlaczego? Miałem robić w grudniu, przyszły przymrozki. No i trzymały mniej więcej do tej pory. Nie robimy tego, jak jest mróz, tylko jak jest plus kilka stopni przynajmniej, żeby to zdążyło po prostu wyschnąć, żeby też nie było tak, że ja pomaluję, a za godzinę to mróz zetnie i sam porozrywa, gdzie się tam dostanie pod korę i po prostu sam zaszkodzę temu drzewku. I nie było kiedy tego zrobić, więc robię teraz. Ludzie często mówią, luty to już jest za późno, ale jednocześnie ci sami ludzie mówią, że jak się pomaluje w grudniu i przyszłoby jakiś tam deszcz, że zmyje to, no to żeby powtórzyć ten zabieg już później, bliżej wiosny, nie? No czyli jednak można drugi raz pomalować, nie? A skoro można drugi raz pomalować wtedy, kiedy już większość tego wapna zeszło, to znaczy, że można też pomalować jako pierwszy raz w lutym. Tak teraz, ja miałem to zrobić w grudniu, ale no, nie udało się. Właściwie styczeń też taki był, że nie było takiego dnia, czy chociaż dwóch dni, żeby się troszeczkę cieplej zrobiło, wiecie, i żeby można było to pomalować. Dlatego to robię teraz. Jeszcze jedna rzecz, z którą też się nie zgodzę, bo cały czas mówią ludzie, żeby od południa malować, przede wszystkim od południa. Okej, wiadomo, u nas na południu jakby to słońce wtedy niby daje najbardziej,
ale nie do końca, ponieważ wtedy, kiedy jest wschód i zachód słońca, słońce jest najniżej i najbardziej trzepie właśnie po tym pniu. Jak już jest wyżej, to pień czasami jest trochę przez gałęzie zacieniony i już tak bardzo nie działa, czyli w południe może nawet być tak, że rano i wieczorem słońce bardziej działa na pień niż w południe. Do tego jest zimniej wtedy zwykle rano i po prostu ostre słońce od rana właśnie to jest znowu ta walka mrozu i ogrzewania. Więc owszem, od południa też, ale najlepiej pomalować całe, z naciskiem u mnie na przykład na wschód i na południe głównie. Od zachodu mam już bardziej jakby tu chronione, ale gdyby tego lasu tu nie było, to też od zachodu warto. Natomiast wschód u mnie najbardziej. Najgorzej jest na wschód, bo wschodzi dosyć późno, ale tu mam niższe drzewa i mi to rzeczywiście działa wtedy najmocniej. A tak jak teraz jest południe, to już widzicie, drzewo jest w cieniu, tak? Dlatego właśnie ja tego nie robiłem i nie omawiałem tych tematów, bo ja mam po prostu w cieniu ogród i nie musiałem tego robić, a aczkolwiek nie zaszkodzi, tak? Nie jest to proces, który ta wapno, żeby nam szkodziło u mnie, żeby to jakkolwiek tam drzewku szkodziło. Do tego jest to nawóz, dlatego że tu jak pomalowaliśmy drzewko, informują o tym wszyscy, przyjdą ulewy, a u mnie to już jutro mają przyjść, także super. No ale niestety to taki jedyny dzień, kiedy jeszcze mogę to zrobić, bo później to już faktycznie będzie trochę za późno, żeby gdzieś tam w marcu, w kwietniu mogą już te fałszywe informacje o nadchodzącej wiośnie zbyt wcześnie już docierać do drzewka i to może być trochę późno do pomalowania. Natomiast coś chciałem powiedzieć i zapomniałem, nie wiem, jakaś myśl mnie naszła i coś tam pewno znowu chciałem skłamać, nie? W każdym razie, no, robię to teraz. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. To powiem może jeszcze tyle, że na czym to polega, bo może ktoś nie wiedzieć. Młody na przykład. No po prostu biały kolor odbija słońce. No na tym to polega, tak? To nie chroni przed mrozem, to nie chroni przed gorącym takim owiewającym drzewko właściwie praktycznie w żaden sposób. Ale jeżeli działa na to słońce i na ciemną korę będzie działało, no to po prostu będzie rozgrzewać. Jeżeli będzie ona pobielona, już będzie to w dużo mniejszym stopniu biały kolor odbija słońce. I skupiamy się oczywiście na pniu głównie, bo to w nim zaczyna sok płynąć i on tutaj głównie decyduje o tym. Mogą się gałązki nagrzać, ale jak pień będzie zimny, zimne korzenie, zimna ziemia, to nic nie zacznie jeszcze tam rosnąć, znaczy płynąć. No i rosnąć później. Ale jeżeli będzie pień nagrzany, no to wtedy może zacząć rosnąć. Znaczy płynąć sok. Drzewko może zacząć się budzić. Słuchajcie, prosta to jest czynność. Myślę, że każdy będzie w stanie to wykonać na własną rękę i zobaczyć sobie u mnie tutaj. Jeżeli będzie to ja może za mało dałem tego wapna, jeszcze się tam dobrze nie rozpuściło, to pomaluję drugi raz. Chyba właśnie to chciałem powiedzieć, że trzeba też pamiętać, żeby wapno po prostu namoczyć. Ja to przed chwilą robiłem, bo ja ciągle jestem zabiegany. Najlepiej jest zrobić dzień przed, czyli sobie po prostu namoczyć dobrze, żeby ono się rozpuściło porządnie i żeby łatwo było tym malować, bo jak tylko tak zrobimy jak ja, że tutaj to godzinę temu zrobiłem, to na dole jeszcze są granulki takie, to niby był proszek, ale pozbijało się w takie granulki, to się musi porozbijać i nie róbcie naprawdę żadnej tam konsystencji gęstej śmietany, bo to nie ma sensu, po prostu w miarę, żeby to było treściwe, żebyśmy samą wodą nie malowali. U mnie to jest troszeczkę teraz jeszcze za rzadkie, ale po prostu, żeby to było rzeczywiście później białe, ale niekoniecznie jakieś uklejone totalnie w tym wapnie. A, chciałem powiedzieć jeszcze o nawozie właśnie, to mi uciekło, że tu pomalujemy i często ludzie piszą, że jak się zmyje, to żeby powtórzyć zabieg, czyli zmywa się, tak? Czyli gdzie idzie? Do gleby, a jest to wapno, u mnie ziemia jest kwaśna, ma pH około 5,5 pod lasem, a drzewka owocowe wolałyby trochę wyższe pH, więc u mnie to akurat przyjemne z pożytecznym, no może źle powiedziałem, może pożyteczne z pożytecznym, bo przyjemne to nie wiem, czy to takie jest takie
bieganie z tym i malowanie, można opryskiwać. Natomiast no też dojdzie troszeczkę do odkwaszenia tutaj gleby i do jej nawiezienia tym wapnem. Też to może wpłynąć na to, że jak dam trochę tego wapna, a potem jeszcze jakiś inny nawóz, coś, to drzewko zacznie mocniej przyrastać, przestaną te porosty rosnąć, które niektórzy nawet biorą szczotkę i wodę i po prostu szorują, a nawet takim roztworem szorują drzewko z tych porostów, tak? Też to można zrobić, natomiast no, to wszystko zależy też na co kto ma czas i ochotę, tak? Ja nie będę tutaj biegał i każdego drzewka czyścił, bo mam naprawdę dużo, dużo innych rzeczy. I tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli macie ogród w słońcu, drzewka są w słońcu, to jest to bardzo wskazany zabieg i dobry, fajny i może przynieść wiele dobrego dla drzewek. Jeżeli w takim totalnym cieniu, gdzie też sezon wegetacyjny rusza dosyć późno, jak u mnie, no to ja sobie na razie darowałem to i mówię, ja dzisiaj to bielę tylko i wyłącznie ze względu na was, bo mówię, ja akurat przeglądałem aukcję, żeby mieć taniej przesyłkę, mówię, o, jest tam za parę groszy jakieś wapno, a ludzie mnie pytali, to zrobię ten odcinek, pomaluję te drzewka w tym roku i po prostu będziecie mieli co pooglądać i posłuchać. Na koniec, proszę państwa, małe podsumowanie. Jestem po robocie już około pół godzinki tutaj, bo tak w dwóch partiach robiłem pół godziny, tu tam godzinę, tam będą bielsze te drzewka, tu jeszcze dobrze nie wyschło. Moi drodzy, zużyłem 2 kg wapna na 43 drzewka, ale trzeba pamiętać, że sporo drzewek to są takie małe, co w zeszłym roku sadziłem, czy tam jakieś dwuletnie jabłonki. Mało jest takich drzew, to jest najstarsze, w ogóle tam kilka najstarszych z 2017 roku, więc w ogóle to jest jeszcze młody sad i dosadzane było bardzo dużo małych drzewek, więc tego wapna wypadałoby liczyć, tak moim zdaniem, około 1 kg minimum na 10 drzew, no tego typu, powiedzmy, tak, takich tam 3-metrowych załóżmy, no bo inaczej to będzie bardzo słabo pomalowane, właściwie u mnie ochlapane, jak widzicie tutaj wyjątkowo wysoko, bo bardzo gruby ten pień jest tej czereśni, ale nie wszędzie tak wysoko, tam mniej więcej do metra głównie malowałem i to jednokrotnie, jak widzicie tutaj z bliska, nie jest to wymalowane, no to może jeszcze nie doschło, ale tam dalej zobaczycie, że nie jest to jakoś tak idealnie pomalowane, bo to było tylko jednokrotnie. Więc no kilogram, 2 kg na 10 drzewek, żeby to tak naprawdę fest piknie zrobić. No i tak jak mówiłem, estetyka to już... estetyka nie każdego tyka, nie? Dla mnie to wygląda fajnie, ale nie jest to konieczne. Bardziej interesuje mnie to, że przy okazji troszeczkę odkwaszę ziemię, bo gdzieś mi się tam chlapnie, a potem to i tak zleci gdzieś z deszczem, więc troszeczkę się odkwasi, nawiezie drzewka, troszkę się ograniczy te szkodniki, no, typu zwierzęcego, czy też roślinnego, albo jakiegoś tam jeszcze wirusowego, bakteryjnego. I przede wszystkim ten pęd do wegetacji opóźnimy, a co za tym idzie, też możemy uniknąć pękania kory i wnikania tam właśnie jakichś organizmów chorobotwórczych. Dzień dobry, tu. Natomiast dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby drzewek nie osłabiać tym, że już ruszą, a tu zdziwienie, że przychodzi mróz, ścina kwiaty, czy też ścina zawiązki owoców, może ściąć liście również, może po prostu osłabić drzewko. Tu czegoś tam nie pomalowałem, bo to jest czarny bez. Okazuje się, że u mnie na słońcu, jak już to słońce jest, to on sobie słabo radzi. Ja go stąd chyba wyrzucę, jabłoni tu posadzę, a bez gdzieś z drugiej strony, gdzie mam cień od drzew właśnie tam na sąsiedniej działce. Także no nie jest to robota trudna, można sobie tak chlapać z pędzla, jak ja to właśnie robiłem, było mi wygodniej, bo ja zrobiłem bardzo rzadką taką zaprawę i w sumie to malowanie to było gorsze niż takie pochlapanie. Wypadałoby przejść jeszcze drugi raz, ale nie jest to trudna robota, nie jest to droga robota, bo to wapno to tam kilka złotych kosztuje, powiedzmy, że jak mamy... No, moi drodzy, czas kończyć ten odcinek, bo kamera oczywiście tradycyjnie musiała mi się wyłączyć
totalnie bez powodu, ale też powoli pada bateria. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to nie jest drogie, tak, że nawet jeżeli macie wydać przez cały rok na jakiś większy taki troszeczkę sad niż u mnie, na przykład 100 zł na to wapno, bo naprawdę musieliście go kupić dużo, posmarować dwukrotnie i tak dalej, to myślę, że warto taki zabieg przeprowadzić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma naprawdę słoneczny ogród. U mnie oczywiście widzicie tutaj teraz przebicia na ziemi, no bo to jeszcze jest taki młody ten las i tylko kilka dużych drzew, więc no jest w tej chwili godzina 14 już. No, trochę się przebija tego słońca, ale nie za wiele, dlatego ja tego nie robiłem. Natomiast, no nie wiem, no nie jest to takie trudne, może jeszcze jakby jakiś opryskiwacz wziąć i tak dobrze wyrobić to wapno, żeby tam się nie zapchał z jakąś taką większą dyszą. Można by było też opryskać. Nie ma co tych malusieńkich gałązek tam wszystkich malować bez przesady, ale pień, ten metr powiedzmy do 2 metrów maksymalnie zależy. Jeżeli jest coś cienkie, jak sik pająka, to nie ma co całego malować, ale jeżeli tam miałem tę czereśnię taką dosyć sowitą, solidną, no to, to warto posmarować. O, tutaj na przykład jabłoń mam tak kiepskawo, można by było drugi raz ją chlapnąć, żeby troszeczkę było więcej, bo jak z bliska się człowiek przyjrzy, to nie jest to wcale tak bardzo mocno pomalowane, ale już zaczyna troszeczkę tego światła odbijać i kora będzie mniej pracować, mniej pękać, no i przede wszystkim nie stracimy, miejmy nadzieję, dzięki temu tych zawiązków owoców, czy też nawet kwiatów już. No oczywiście, wiecie, to nie jest gwarancja, nie? Ale jakieś tam zapobieganie. Moi drodzy, tyle. Tak wygląda ten mój taki wydłużony dookoła całej działki sad pobielony. Rzeczywiście jak słoneczko wyjdzie, to całkiem to tak w miarę estetycznie nawet wygląda. Jeżeli znacie jakieś jeszcze argumenty za bieleniem drzewek, a może i przeciw, również chętnie nawet wysłucham, wyczytam, no dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś myki, czy łatwiej wam jest pomalować, popryskać, czy tak ochlapać, też dajcie znać, bo jak widzicie, ja myślałem, a wezmę taki duży pędzel, to tam pomaluję. I co niektóre drzewka można, ale łatwiej mi było ochlapać. 3 razy szybciej to zrobiłem, pomimo że tam się trochę niby nasypało, tutaj nalało, to nic, to odkwasi troszeczkę glebę. Najwięcej właśnie tutaj przy tej sporej czereśni, którą no, pomalowałem na wysokość 2 metrów, bo naprawdę ten pień duży. Jeżeli znacie argumenty za i przeciw, dajcie znać, jak macie jakieś swoje, jak to teraz wszyscy, lifehacki, ogrodohacki, srachi, dajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytam, chętnie jeszcze jakbyście mieli pytania co do innych, powiedzmy, zabiegów, których u mnie nie widzieliście, jakie mam podejście, no to dajcie znać, albo będę coś na ten temat wiedział, to powiem, a jak nie będę wiedział, to nie powiem, ale u mnie to tak czasami jest, że na przykład właśnie nie bieliłem, bo u mnie ogród, o, jak widzicie, większość jest w cieniu nawet w słoneczny dzień, no i niektóre po prostu zabiegi nie są takie bardzo, bardzo konieczne. Co innego, jakbym tam miał działkę już, nie wiem, 200 metrów dalej, tam pewnie bieliłbym już od dawna, a tak to zdecydowałem się właściwie dzięki waszym pytaniom i takiemu przypadkowi troszkę, że mi się przypomniało przy zakupach o tym wapnie, dlatego was zachęcam do komentowania, bo czasami dajecie jakiś bodziec do tego, o czym zrobić film, co u mnie akurat bardzo koniecznym zabiegiem nie jest, ale ogólnie w ogrodach ludzie cenią ten zabieg, więc no warto było, myślę, o tym powiedzieć. I jeszcze co do terminów, oczywiście, jeśli teraz ktoś ogląda, a tego nie zrobił, a ma ochotę, jeszcze można robić, nie przejmujcie się, że tam mówią koniecznie w grudniu najpóźniej, czy najpóźniej w drugi do połowy stycznia. To wszystko zależy, jaką mamy pogodę, naprawdę. Teraz były przymrozki, to białe po co było? Po nic. Były takie przymrozki, że nawet jak słońce wyszło, to soki żadne nie płynęły w drzewku, bo drzewko aż takie głupie nie jest, żeby przy minus 10 się na tyle ogrzać. Ale teraz? Teraz ma właśnie się troszeczkę ocieplić. Ma być ileś tam stopni na plusie i można było taki zabieg przeprowadzić. Więc nawet jeszcze w marcu bym się pokusił, jeśli taka będzie potrzeba. Dziękuję bardzo za uwagę. Już pytania do was zadałem, a jak wy macie dla mnie pytania czy porady, widzimy się w komentarzach. Do zobaczyska, pa, pa.